Cześć, witam Cię na blogu Prosperuj jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. Mam do Ciebie dzisiaj pytanie i to pytanie jest, okazuje się zasadne nie tylko dla bardzo początkujących coachów, ale również dla coachów, którzy na rynku już są dłuższy czas. Pytanie brzmi, czy wszyscy Twoi znajomi wiedzą, czym się zajmujesz? Wiedzą, jaka jest Twoja specjalizacja, komu możesz pomóc, w czym, jak to mniej więcej przynajmniej robisz? I wiedzą, kogo ewentualnie zarekomendować do Twoich usług. Okazuje się, że nawet wśród coachów, którzy już są jakiś czas na rynku i robią tak zwany poważny marketing skierowany do szerszej grupy osób, już nie do swoich znajomych tylko, robią webinary czy warsztaty, mają stronę internetową, piszą bloga, bardzo często ten obszar mają zaniedbany. Obszar powiadomienia swoich wszystkich znajomych o tym, czym my się zajmujemy? Zadbanie o to. Wysłanie kilku maili, wysłanie wiadomości przez Messengera, powiedzenie o tym na Facebooku właśnie swoim znajomym, opowiedzenie o tym podczas spotkań rodzinnych, podczas spotkań może z koleżankami czy kolegami ze szkoły dawnej. Bardzo często coachowie od tego stronią. Wydaje mi się, że może wynikać to z tego, że boją się krytyki, boją się tego, że ktoś powie, o, to ty też jesteś coachem. To również wynikać z tego, że niekoniecznie mówimy o tym, co robimy w odpowiedni sposób. Zaczynamy często tłumaczyć jakąś całą teorię coachingu, na czym to coaching polega, jaki jest mądry i historycznie z czego się wywodzi, jaką to metodą nie jest. Natomiast po prostu w prosty sposób powiedzieć, bardzo prosty sposób, wiesz co, jestem coachem, pracuję z ludźmi, którzy mają taki i taki problem, pomagam im w tym i w tym, pomagam im zrobić to i to i postawić kropkę. Zastanów się, czy Twoi znajomi wszyscy wiedzą. Czy wyszłaś, czy wyszedłeś z szafy? Czy wiedzą, czym się zajmujesz? Czy potrafią powtórzyć to? Czy potrafią polecić Ci kogoś? Jeżeli nie, masz pewnie pracę do zrobienia. Do usłyszenia.